W tym odcinku chciałem przedstawić szlifierkę wykonaną z silnika od pralki. Silnik od pralki, tak zwany silnik starego typu, z kondensatorem, z przełącznikiem i oczywiście z przewodem zasilającym. Tutaj mamy aktualnie założoną taką szczotkę drucianą do czyszczenia jakichś elementów. Ja tutaj odkręcam teraz, żeby pokazać, jak to jest zrobione. Tutaj mamy gwint taki, tulejkę taką utoczoną, no i to jest połączone z ośką. I tak samo ten gwint jest uniwersalny dla takiej szczotki. Może też być dla takiego miękkiej końcówki z rzepem na papier ścierny. Możemy różne gradacje papieru sobie zastosować. Tutaj nakręcić, obroty są w tą stronę automatycznie po włączeniu, więc ta końcówka nam się dokręci na tym gwincie i będziemy mogli stabilnie na tym pracować. Bardzo dobrze się to spisuje, często z tego korzystam i polecam każdemu do domowego warsztatu.